Szanowni Państwo, chciałbym poruszyć temat rehabilitacji po udarze mózgu. Wiemy, że na proces rehabilitacji składa się nie tylko fizjoterapia, ale również rehabilitacja funkcji poznawczych, która jest realizowana przez neurologopedów i psychologów. Temat bardzo obszerny, jednakże mamy dzisiaj tylko 15 minut na przedstawienie głównych założeń rehabilitacji, a główną rzeczą, jaką jest, to jest fizjoterapia, którą są poddawani pacjenci. I głównym celem fizjoterapii u pacjentów po ogniskowych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego jest odtworzenie wszystkich utraconych funkcji, ponieważ wiemy, że zdecydowana większość pacjentów, czy to po udarach niedokrwiennych, czy krwotocznych, posiada deficyty neurologiczne w postaci niedowładów i porażeń oraz zaburzeń funkcji poznawczych, które również istotnie wpływają na poprawę funkcji. I my chcemy przywrócić prawidłowy ruch u pacjenta, a jeżeli jest to niemożliwe, to musimy wykorzystywać metody kompensacji tych deficytów na podstawie tego, na czym pracujemy, czyli na tym, jak rozległe jest to ognisko uszkodzenia w obrębie mózgowia. I gdy spojrzymy na takiego pacjenta po udarze, który miał zbyt mało fizjoterapii lub słaby dostęp do fizjoterapii, to wiemy, że jest zjawisko objawu naturalnego zdrowienia, który się odbywa bardzo często bez ingerencji terapeutycznej. To znaczy, pacjenta możemy zobaczyć, który już siada, wstaje, ale bardzo często w momencie, kiedy on zdrowieje, dochodzi do patologicznego wzorca skurczowego. Tak jak tu widzimy, dochodzi do przykurczu w obrębie stawu ramiennego, łokciowego oraz charakterystycznego przykurczu w dłoni wraz z rotacją wewnętrzną. Bardzo słaby jest tułów i kończyna dolna. I w zależności od tego, czy kończyna dolna się uspastyczni, ona się wtedy zrotuje do wewnątrz, a jeżeli nadal utrzymuje się niedowład wiotki, to ona często rotuje się na zewnątrz. I to jest charakterystyczna sylwetka człowieka, który bazuje na tak zwanych patologicznych wzorcach, czyli nauczył się jakoś stać, jakoś chodzić, ale ten chód jest bardzo z dużym wydatkiem energetycznym i jest niefizjologiczny dla pacjenta. Dlatego, proszę Państwa, neurorehabilitacja opiera się na znajomości neuroanatomii i neurofizjologii. Wszyscy pamiętamy człowieczka ruchowego, czyli homunculus motorius, który jest karykaturalną postacią człowieka, który ma dużą głowę, duże dłonie, a mniejszy tułów i mniejszą kończynę dolną. Jest to związane z reprezentacją korową, która znajduje się w obrębie zakręta przedśrodkowego, w obrębie płata czołowego i widzimy tutaj, że jest bardzo duże pole reprezentacji korowej dla twarzy i dla dłoni wraz z całej kończyny górnej, a dużo mniejsze dla kończyny dolnej. Co świadczy o tym, że dużo łatwiej jest nam usprawnić pacjenta, jeżeli chodzi o lokomocję, czyli o przesiadanie się i chodzenie, niż o zdolności chwytne i manualne. To, jak nam się to uda, jest to zależne od tego, jak bardzo będziemy stymulowali strefę półcienia, czyli obszaru częściowego niedokrwienia. Na czerwono widzą Państwo zaznaczony obszar, który jest całkowicie martwy, obszar, który całkowicie został uszkodzony na skutek niedokrwienia czy też wylewu krwi do mózgu w udarze krwotocznym. Natomiast na żółto jest zaznaczony obszar strefy półcienia. I jest to naprawdę strategiczny obszar dla terapii, nie tylko całej neurologii, ale też neurorehabilitacji i fizjoterapii, tak abyśmy przywrócili tutaj prawidłowe krążenie, ponieważ te neurony jeszcze całkowicie nie obumarły i my możemy na nich bazować po to, żeby deficyt neurologiczny pacjenta był jak najmniejszy. I to właśnie od tego bodźcowania i od tej stymulacji będzie odpowiadało za to, jak pacjent będzie się poprawiał. Cały proces powrotu pacjenta do zdrowia po ogniskowym uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego odbywa się na zasadach neuroplastyczności układu nerwowego. Jak Państwo widzą, w zależności od tego, jakie bodźce my dostarczymy do pacjenta, to może być różnorakie połączenie i różnorakie wykorzystanie tych połączeń w powrocie pacjenta do zdrowia.
czy ten neuron się rozkrzewi bardzo mocno na obwód, czy wręcz przeciwnie, pójdzie wzdłuż i wytworzy dodatkowe połączenia z innymi neuronami. I właśnie ten mechanizm kompensacji i plastyczności mózgu odbywa się na zasadach trzech modeli. Plastyczności rozwojowej, która występuje u dzieci i ona się zmienia wraz z wiekiem i dorastaniem. Drugi model to jest zjawisko uczenia się i pamięci, który towarzyszy nam przez całe życie dorosłe i powolutku stopniowo wygasa w wieku 50-60 roku z życia. Natomiast fizjoterapia i rehabilitacja neurologiczna wykorzystuje plastyczność kompensacyjną, czyli tą pourazową. I podłożem tej plastyczności jest powstawanie nowych lub też uczynianie istniejących połączeń synaptycznych po to, żebyśmy je wykorzystali w momencie utraconej jakiejś funkcji. I właśnie różne są definicje, jednakże właśnie mianem plastyczności określamy umiejętność zmian strukturalnych i funkcjonalnych na dane bodźce. Plastyczność kompensacyjna wykorzystuje trzy modele oddziaływania. Pierwszy dochodzi do niej w momencie, kiedy przejmują funkcję neurony przetrwałe w ognisku chorobowym, które możemy jeszcze wykorzystać. Drugie jest to przejęcie funkcji przez neurony z sąsiednich okolic, które wcześniej nie były tak mocno aktywowane i nie były aż tak potrzebne nam do funkcjonowania. Oraz trzecie, o których trzeba bardzo pamiętać, przejęcie funkcji przez analogiczne, lustrzane pola drugiej nieuszkodzonej półkuli. I założenie tak zwanej polskiej szkole rehabilitacji, która stosowana jest, są te założenia we większości polskich szpitali, a zwłaszcza na oddziałach udarowych, czy też aktualnie w centrach interwencyjnego leczenia udarów mózgu, rehabilitację dzielimy na poszczególne okresy, w którym okres ostry trwa do kilku tygodni, drugi okres regeneracyjno-kompensacyjny od 6 do 12 miesięcy, z kolei okres przewlekły powyżej pierwszego roku. I każdy z tych okresów charakteryzuje się już innymi zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i w każdym tym okresie musimy uwzględniać możliwości pacjenta powrotu i względem tych okresów ustalać poszczególne cele rehabilitacji. W fazie ostrej wszyscy wiemy, że na oddziałach neurologicznych stosuje się rehabilitację przyłóżkową, która polega na sadzaniu pacjenta, pionizacji chorego, po to, żebyśmy jak najwięcej wykorzystywali zdolności pacjenta i wyjść poza już to łóżko. Ta rehabilitacja jest stosowana już w pierwszych dobach każdego oddziału neurologicznego i dzięki temu pacjenci mają bardzo duży, dobry dostęp w okresie ostrym, tak zwanej wczesnej rehabilitacji neurologicznej. To, co jest istotne, to to, że fizjoterapeuci już we większości szpitali zwracają szczególną uwagę na wyćwiczenie czynności, które mają pomóc pacjentowi w życiu codziennym, zwłaszcza czynności samoobsługi i lokomocji, bo to pacjent utracił i to dla niego jest istotne. Nie siła i zakres zgięcia, czy też kończyny górnej czy dolnej, lecz to, czy on się potrafi przesiąść z łóżka na wózek, czy potrafi coś zrobić w toalecie. Dlatego te czynności samoobsługi są szalenie istotne dla tych pacjentów po to, żeby ich lepiej zmotywować do dalszego działania. I w okresie ostrym cele fizjoterapii są bardzo duże i obszerne. Na pewno są to cele, które mają na celu utrzymać drożność dróg oddechowych, zabezpieczyć przed prawidłowym połykaniem, żeby nie dochodziło do zachłystowości. Bardzo istotna jest zmiana pozycji ułożeniowych jako postępowanie przeciwprzykurczowe i przeciwodleżynowe. Pionizacja bierna, która jest stosowana nawet u chorych nieprzytomnych i rzeczywiście widząc wiele ośrodków neurologicznych, to jest bardzo dobrze wdrażane przez fizjoterapeutów na oddziale, którzy nawet przy ciężkich pacjentach wykonują tą pionizację po to, aby cały czas pobudzić mechanizmy plastyczności w ośrodkowym układzie nerwowym oraz polepszyć samopoczucie i nastrój pacjenta w przyszłości.
Całe te działania to jest ogromna walka z tym, co się zdarzyło u tego pacjenta. Wiemy, że udar mózgu to jest burza w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, gdzie pacjent traci świadomość własnego ciała. Bardzo często nie dostrzega tej porażonej strony ciała. Gdy do tego dochodzi zespół zaniedbywania połowiczego, pacjent, który już nauczył się stawać, wykonuje pierwsze kroki, nie widzi, że w ogóle nie ma prawej lub lewej połowy ciała i podczas chodzenia uderza się o futrynę. Lub też gdy je posiłek, zjada tylko z jednej połowy talerza, ponieważ drugi ma niedowidzenie. To są ogromne problemy w porozumiewaniu się tych pacjentów. Walka z niedowładem lub porażeniem kończyn, które powoduje utratę koordynacji całego ciała. Bardzo ważne jest, żeby ten program fizjoterapii opierał się na specjalistycznej opiece medycznej, na badaniu chorego z użyciem standaryzowanych metod oceny oraz skierowanie na rehabilitację pacjenta, który ma dane potrzeby. Dla przykładu mieliśmy ostatnio pacjenta, który ruchowo był bardzo sprawny, bez deficytów neurologicznych, ale potrzebował terapii funkcji poznawczych, ponieważ miał ogromną afazję. Młody mężczyzna, 40-kilkuletni. I trzeba było znaleźć taki ośrodek, który spełnia jego potrzeby powrotu do życia i do społeczeństwa, a nie wysłać go tylko do ośrodka, w którym jest realizowana na przykład kinezyterapia, czyli ćwiczenia ruchem. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ten program rehabilitacji po udarze był dobrany indywidualnie dla każdego pacjenta i to, jak fizjoterapeuta dobierze ten program, musi być ściśle ustalone z pacjentem. Musimy ustalić tak zwane cele bliższe i dalsze terapii. Pacjenta nie możemy zniechęcić i powiedzieć, że po turnusie 4 czy 6 tygodniowym on już będzie w pełni sprawny. My musimy ustalić, że on będzie w stanie się przesiadać z łóżka na krzesło, będzie mógł przejść 100 metrów o kuli czy o balkoniku, a nie, że on będzie pełni sprawny i pojedzie z rodziną na wakacje, ponieważ to będą cele dalsze, żeby on miał cały czas motywację i widział te małe sukcesy i po milimetrze, tak jak mówią to pacjenci, szedł do przodu. I jeżeli chodzi o metody usprawniania, to mamy kilka metod, które są stosowane. Pierwsze to są metody tradycyjne, czyli ćwiczenia bierne, czynne i wspomagane. Drugie, które nazywamy metodami już specjalistycznymi i rzeczywiście są one może i lepiej punktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i odnosimy dzięki nim dużo lepsze efekty. Są to metody Bobatów czy PNF-u, ale także metody sprzężenia zwrotnego, tak zwanego biofeedbacku, czyli połączenie na przykład audiowizualnych metod w postaci komputerów, gier oraz bieżni i pacjent ćwiczy chód, ale widzi, co się dzieje dookoła. Nie chodzi tylko na sali rehabilitacyjnej w tą i z powrotem na bieżni, tylko ma ekran i monitor, słyszy dźwięki, widzi dodatkowy ruch i to go dodatkowo stymuluje za pomocą tak zwanego sprzężenia zwrotnego. Oraz cały pakiet fizykoterapii, czyli hydroterapii, elektroterapii czy światłolecznictwa, który będzie pomagał nam z różnymi dysfunkcjami, na przykład spastycznością po udarze. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nie zwracali uwagi tylko na to, że pacjent ma niedowład kończyny górnej czy kończyny dolnej. Bardzo często pomijaną rzeczą jest praca nad tułowiem, czyli tą częścią naszego ciała, którą nawet neurolodzy zbytnio nie badają. Badają tylko, czy jest niedowład kończyny górnej, czy dolnej, prawda? Z punktu widzenia fizjoterapii tułów musi być bardzo szybko stymulowany, ponieważ on stanowi przeciwwagę dla ruchów kończyn górnych i dolnych. To on pozwala nam na kontynuację ruchów w obrębie tych kończyn i żeby prawidłowo pacjent chodził i czuł się pewnie, to my mówimy, że tułów musi być mobilny i stabilny, czyli załóżmy, górny tułów jest mobilny i pacjent może podczas chodzenia manipulować kończynami i wykonywać podpór na przykład na balkoniku, natomiast dolny tułów jest stabilny i pacjent czuje, że się nie przewróci. I tylko wtedy jest możliwy tak zwany selektywny ruch i my od tego momentu możemy nauczyć bardzo dobrze pacjenta chodzić. Jakie są błędy popełniane w trakcie rehabilitacji,
które są niestety popełniane najczęściej nie przez personel medyczny, ale przez rodzinę. Na pewno ściskanie piłeczki z kolcami, którą pacjenci i też rodziny mówią, no ma niedowład, to mu kupię piłeczkę z kolcami, która umożliwi nam stymulację tej dłoni, będzie szybciej, on mógł nią ruszać. Zbyt duże bodźcowanie będzie powodowało w konsekwencji nasilenie się tego niedowładu w niedowład spastyczny, czyli w nadmierne napięcie mięśni. Druga rzecz to korzystanie z podciągów i trójkątów, która, gdy pacjent czasami trafia do domu, rodzina wypożycza czy kupuje łóżko rehabilitacyjne, korzysta dodatkowo z owych trójkątów czy podciągów. Pacjent korzystając z tych trójkątów wykorzystuje tylko stronę zdrową i towarzyszą temu tak zwane reakcje stowarzyszone, które nasilają patologiczne odruchy w stronie porażonej. Kolejny błąd to to, że pacjent poprawia się tylko do roku. Rzeczywiście taka spontaniczna, bardzo duża poprawa następuje do pierwszego roku, ale my mamy doświadczenia wieloletnie, ponad dziesięcioletnie, że pacjenci, którzy cały czas są poddani fizjoterapii, poprawiają się, co prawda dużo wolniej w drugim, trzecim roku, ale nadal uzyskują efekty. Więc też nie może tak być, że jeżeli pacjent już jest rok po udarze, to już mówi, nie ma sensu już się zapisywać na rehabilitację czy iść do oddziału. Bardzo często dochodzi do błędnego też sformułowania u pacjentów, zwłaszcza w fazie ostrej, że powrót do łóżka jest poddaniem się. Często pacjenci po ogniskowych uszkodzeniach układu nerwowego potrzebują dużo snu i regeneracji, więc nie możemy też stwierdzić, że to jest poddanie się, tylko często po prostu pacjent jest zmęczony i potrzebuje tego snu, a brak takiej dobrej relacji i z pacjentem powoduje, że pacjent nie ma motywacji. Dwa, czasami motywacji nie ma, ponieważ w pierwszych dniach, czy też pierwszych dwóch, trzech tygodniach nie ma wystarczającej poprawy. Musimy też chwilkę czasami poczekać na tą nagłą, spektakularną poprawę, ponieważ jeżeli mamy pacjenta z krwotokiem, czekamy, aż ta krew jednak się wchłonie i wytworzymy nowe połączenia, które bardzo mocno pacjentowi dopiero wtedy pomogą powrócić do funkcji. Jak Państwo widzą, temat jest bardzo rozległy, a trudność rehabilitacji po udarze jest bardzo duża ze względu na to, że mimo, że mamy podobne ogniska, czy to niedokrwienne, czy krwotoczne, to każdy z pacjentów jest inny i to zależy od tego indywidualnego podejścia i specjalistycznej wiedzy, abyśmy mogli przywrócić pacjentom pewną sprawność. Dziękuję serdecznie.